Cześć, Witajcie w kolejnej edycji piłkarskiego wieczoru Dzisiaj oczywiście jak możecie się pewnie domyślić Na pewno to musi być w tytule I pewnie na miniaturce No jest potężny naprawdę News transferowy No można tak nazwać ten news transferowym. Ogólnie w świecie Oczywiście piłki Ale może o tym dopiero Później najpierw zaczniemy tak Tradycyjnie od, od oczywiście spotkań I Pierwszymi spotkaniami o których będę mówił to oczywiście półfinały Igrzysk Olimpijskich I w pierwszym meczu mieliśmy Brazylię i Meksyk I Brazylia i Meksyk to spotkanie skończyło się wynikiem 0 do 0 I w karnych 4 do 1 wygrała drużyna Brazylii Reprezentacja Brazylii Reiner trafił tego ostatniego karnego No i Brazylia jest w finale można było się spodziewać, myślę przed tym meczem, że to Brazylia awansuje. I tam zmierzą się z Hiszpanią. Z Hiszpanią, która wygra 1-0 z Japonią. Ja myślałem też, że Japonia wygra... że wygra nawet może Igrzyska. Ma bardzo ciekawy, bardzo grali. Zwłaszcza przez takę Fusakubo. Świetnie grał przez te całe Igrzyska. Po 90 minutach było 0-0. I potem dopiero w, 117, w 115. chyba gdzieś minucie Marco Asensio trafił bramką, On w ogóle wszedł e, na dogrywkę za Pedriego, zmienił Pedriego e, ładnie, to było naprawdę strzał lewą nogą na dalszy słupek, no na dość ostrego kąta, bym powiedział. E, I dzięki tej bramce dał oczywiście finał Hiszpanii, dał też już zagwarantowany medal, oczywiście. No a Meksyk zmierzy się z Japonią, myślę, że Japonia sobie da radę i zdobędą ten brąz, ale no zobaczymy. Wszystko oczywiście możliwe. Idąc w sumie w, do kolejnego dnia, czyli do środy. I tutaj mieliśmy też, zaczął się Puchar Polski, ale to ogólnie to drużyna jeszcze nie, nie z Ekstraklasy klasy grała, więc nie będę w sumie tego nawet o tym może mówił, po prostu myślę, że nie ma sensu. Legia Warszawa zremisowała z Dynamo Zagrzeb powiem szczerze że to jest dobry wynik bardzo dla Legii Warszawy. wiadomo że jeśli się nie mylę to już nie ma tych bramek wyjazdowych w tej w tej lidze mistrzom chyba tak nie ma już tej edycji bo nie jestem pewien czy to wal walinacja powinna już właśnie też nie być jeśli to jest od tego sezonu bo mi się wydaje że od tego sezonu no ale tam mówię pewny nie jestem ale mi się wydaje że od tego sezonu już te bramki wyjazdowe się nie liczą i Legia wygrywa 1 do 1, nie wygrywa 1 do 1, nie ta. Remisuje 1 do 1 oczywiście Że yy, Dynamo zagrzeb, jedną bramkę dla Legistrzaju Ernest Moochie yy, Widziałem ogólnie tą bramkę nawet yy, yy, bo właśnie nie oglądałem meczu, ale bramkę widziałem, naprawdę świetna bramka I daje to oczywiście bardzo ważny remis, daje Legii, zwłaszcza ta drugi mecz u siebie oczywiście grają w tym samym dzień Benfica wygrała 2 do 0 z Spartakiem Moskwa e, oraz e, Ferencz Varoszy e, wygrało z, z Slawią Pragą 2 do 0 e, i to w sumie z, e, tak z, tych, e, z tego dnia tyle przejdziemy do kolejnego dnia czyli do czwartku e, i w czwartek mieliśmy jeszcze dwa mecze jeśli nie mylę polskich drużyn i mieliśmy też meczu trzecie miejsce, powiem tylko przez wynik o, o tym, że USA wygrało brąz, zdobyło brązowy medal w zwycięstwie z Australią 4 do 3 aż dwie bramki Carly Lloyd i Megan Rapino. Czyli no, nawet jak się nie interesuje ktoś piłką mnożną kobiet, to to takie dwa nazwiska, które można kojarzyć i one właśnie strzelały. I wygrywałem 4 do 3 i chyba w piątek, czyli w dzień, w który ten film wyjdzie. To, no to już będzie na pewno po, bo oczywiście, bo Igrzyska o 15, później się zaczynają wydarzenia na Igrzyskach. Więc już będzie na pewno po tym i, i, i ktoś będzie już na pewno miał złoty medal. W sumie już nawet zapomniałem, Szwecja i Kanada chyba? E, Szwecja, Kanada, to bym opisał Kanadę, że zdobędzie złoty medal. E, I tak, e, dzisiaj kogo wymieniliśmy e, już... Patrzę, wiem, że Śląsk, Śląsk Wrocław chyba i Iraków, Śląsk wygrał 2 jednego z HPL Berszewa, to izraelska drużyna, tak, izraelska chyba, e, e, Robert Pich i Erik Expo, Exposito i bramki dla Śląska, a dla HPLu, HPL-u? tak, HPL-u Mariano Barreiro i ogólnie to było, tam było naprawdę mega nie wiem czy tam, czemu tam nie oglądałem ale widziałem dużo właśnie zdjęć że tam było e, jakby była duża jakaś mgła prawda e, i przez to właśnie cały czas słyszałem przez to właśnie tak długo graj długą, długą, drugą połowę bo było 19 minut chyba doliczonych aż w, znaczy w tej pierwszej połowie jeszcze e, no i takim sposobem wszystkie bramki były w pierwszej połowie i jeszcze oczywiście grali i raków, tak, i raków zamiast zaraz Rubinem kazań e, u siebie. I to ogólnie widziałem, że zawodnikom rubinu kazań odklejały się numery na koszulkach, więc e, no, czegoś takiego szczerze nie widziałem. Chyba w życiu nie widziałem, żeby komuś takie odklejały. No słaby, słabo wykonane musiały być te koszulki, no to skoro właśnie e, odpadały im tak te numery i w sumie meczów dużo właśnie nie było więc w sumie e, tyle z tych meczów bo w Europie nie było jakichś mega niesamowitych meczów burz e, eliminacji do Ligi Mistrzów. to jest chyba ostatnia runda tak mi się wydaje w miarę jestem pewny e, i dobra w piątek pewnie ekstra klasy mamy tak górni łęczna warta poznań tu bym może dał e, Warte poznań że wygra nie wiem. Jakoś tak myślę, że może Warta wygrać. Lech Poznań Krakowie. Lech grał u siebie. Może, powiedzmy, że będą na fali i wygrają też. Z Krakowiem oczywiście. Jeszcze z... jakieś mamy inne mecze. W Anglii mamy Championship. Zaczyna się od dość ciekawego meczu. West Bromwich Albion i Bournemouth. DB Pokal mamy, ale Bayern widzę, że miał grać z Bremer, ale przełożony mecz i zaczynamy ligę też Monaco Nantes od tego meczu i właśnie zapytałem się was i widziałem tam komentarz, żebym zrobił po pierwszej kolejce, czyli jakby w jednym filmie będę będę te wszystkie top 5 lig przewidywał, jak według mnie skończy, która drużyna na którym miejscu bo tam naprawdę jedna kolejka nic mi się nie zmieni w moim tak będę obstawał tak jakby nie było żadnej kolejki jedna kolejka nic mi nie da ja jak bym przykład tam nawet PR- że przegrał z Beniaminkiem to, 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 to przez to znowu nie dam przecież PR- na jakieś tam miejsce w środku tabeli, bo przegrał pierwszy mecz nic, pierwsza, jedna kolejka mi nie zmieni mojego myślenia Monaco z Nance zaczyna Nance uległ prawie znaczy z miejsc spadek wyratowała się w meczu barażowym, więc myślę, że Monaco powinno wygrać. Idziemy do kolejnego dnia, czyli do soboty. I tutaj w ekstraklasie mamy mecz Biały Stok i Termalika Ciecza. Termalika ogólnie nie gra tak źle nawet, ale myślę, że Jagiellonia jest naprawdę solidną drużyną jak na razie i myślę, że oni wygrają to spotkanie. Górnik Zabrze Stalmielec no nie wiem, obydwie drużyny dość słabo Wiadomo, że zwykle górnik bym dał, że wygrał Ale myślę, że może tu, może tu remis będzie No bo nie wiem, na razie górnik niezbyt, że nie za dobrze sobie radzą e, Idziemy dalej W Anglii mamy Community Shield, Manchester City, Leicester City Tu myślę, że Manchester City wygra e, tą tarczę wspólnoty Potem deb mamy dużo meczów, więc nie będę naprawdę tego omawiał i w ligę mamy Lyon e, State e, Brest No i tu dałbym, że Lyon wygra Troyes I perże tu też bym dał, że perże wygra e, Dobra I przechodzimy do niedzieli Jeszcze potem, bo poniedziałek tylko e, W niedzielę, pogoń trzecim Piast, Gliwice e, Tu bym dał remis Wisła Raków, Raków e, Tu bym dał Wisłę, że wygra Śląsk, Wrocław, Lech, Jakdańsk Tu bym dał e, remis tak to obstawiam w Polsce I Włochy, nie Włochy mamy kopa Italia Myślałem że Włochy, Włochy tylko Francja w sumie zaczyna tydzień wcześniej z tych top 5 lig. I w niedzielę mamy e, Rennes, Lens Lens dość nawet dobry transfer robi ale dałbym jednak, że Rennes wygra Bordeaux i Clermont Tu bym też dał na Bordeaux Nice i State Rhymes, tu bym dał na Nice. saint Tien Laurent, eee, tu może na saint był, dał, dałbym. Strasbourg Angers, tu może dałbym Remis. Eee, Metz Lille, tu bym dał Lille. Montepellier Olympic Marseille, tu bym dał na Olympic Marseille. Eee, I w poniedziałek chyba mamy jeszcze, coś mamy, to mi się wydaje. Tak, Wisła Polska Radomiak i tu może Radomiak dam no, żywy ekrap, prawda? dość solidnie sobie radzą od początku Dobra i to w sumie z meczy praktycznie e, tyle chyba więcej Jeszcze w sumie e, w sumie jestem ciekawa dobrze nie wiem w środę chyba gra legia mecz rewanżowy e, nie w, o w środę mamy super puchar e, Chelsea Real, super puchar e, na Europy nie wiedziałem nawet naprawdę że to już z 11 no w sumie to już nie chcę zaczyna, to muszą do... muszą to kiedyś, kiedyś zagrać. We wtorek no to pewnie Legia gra. Tak, we wtorek do 21 gra Legia. No nie wiem, nie wiem, naprawdę będzie ciężko, będzie ciężko. Ale no nie wiem, myślę, że jednak chyba... Myślę, że jednak może sobie poradzą. Pewnie nie mogę naprawdę być, bo, bo wi wiadomo, Dynamo jest dobrą drużyną, to na pewno trzeba przyznać więc no, trudno będzie na pewno ich pokonać ale e, pomimo właśnie że nie są kibicem legi to no, to oczywiście mam nadzieję że jednak będzie jakaś poczka duża w lidze mistrzów oczywiście nas, nas reprezentować i w sumie możemy powoli przechodzić do jakichś wiadomości z piłkarskiego świata e, tak dużo ostatnio się nie podziało e, wiele tych takich nowych wiadomości to naprawdę W sumie, no nie wiem o czym zacząć. Można, mogę to zacząć, bo chyba nie mówiłem o tym poprzednim odcinku. Nie wiem, pewnie nie jestem czy o tym mówiłem. E Chelsea złożyła ofertę interowi za Romelu Lukaku w wysokości 100 milionów euro plus Marcos Alonso włosi. Odrzucili propozycję klubu z Sanford Bridge podkreślając, że Belk nie jest na sprzedaż. Nie wiem czy mówiłem czy nie, ale y myślę, że, no nie wiem, dziwne to jest, bo Lukaku mówił jeszcze niedawno, bo z dwa tygodnie temu że zostaje w interze a podobno teraz słyszę, że on sam by chciał przejść do Chelsea no tu jest ponad 100 podobno odrzucono właśnie jest yy, ta pierwsza i mówi się, że 130 zaoferują no, no powiem tak, Lukaku jest świetnym napastnikiem ostatnio o ten sezon miał naprawdę top 5 napastników na świecie bym powiedział ten sezon co miał rozegrany 130 milionów to jest kawo pieniędzy i myślę, że Inter mógłby wiem, że oni mają jakieś problemy finansowe bo głównie przez to hakimi odszedł E, więc myślę, że mogłyby pomóc im, pomóc im te pieniądze, no ale zobaczymy czy ostatecznie zaakceptują, czy ostatecznie nie zaakceptują, no bo to właśnie oczywiście kwestia ich oczywiście. Angielskie serwisy informują, że Arsena złoży ofertę za Jamesa Madisona w wysokości 60 milionów funtów plus zawodnik rozgrywający Leicester jest otwarty na ten transfer. Negocjacje jak na razie przebiegają w wolnym tempie. Myślę, że nie dojdzie do, do skutku. Nie wiem, nie wyobrażam sobie, że Madison szczerze odchodził do obecnie. Bądźmy szczerzy gorszej drużyny, bo jednak Jester myślę, że jest, e, myślę, że jest na wyższym poziomie obecnie. I w sumie chyba, chyba nie mam więcej do dodania jeśli chodzi o o takiej wiadomości, tylko już o ogólnie same transfery do tego teraz przejdziemy i też przejdziemy na sam koniec do FIFA, albo w sumie przejdę teraz może do tej FIFY, bo dość dużo dużo widziałem nowych informacji odnośnie trybu kariery, co oczywiście jest dla mnie bardzo ważne, bo o tym się będzie opierało głównie e, oczywiście o filmy z FIFA. I w sumie już są też te ciekawe nazwy dwóch drużyn nowych e, we Włoszech, które nie będą miały licencji, czyli Atlant, e, Atalanta, która będzie się teraz nazywała Bergamo, Calcio e, i Lazio będzie się nazywała Latium. E, tak się nazywały te dwie drużyny. E, no szkoda, że oczywiście Perry ale to też, aby nie było konkurencji, żeby FIFA nie próbowała być lepsza tak naprawdę. I tu właśnie też o trybie kariery, o własnej drużynie, tu jest dość dużo, będzie można wybrać gwiazdkowy rating naszej drużyny, średni wiek zawodników, budżet transferowy, oczekiwania zarządu odnośnie finansów, a także osiągnięć w lidze krajowej, jak i rozgrywka europejskich, rozwój marki, a także szkolenie młodzież, młodzieży. No naprawdę to jest zaawansowane. nie wiedziałem, że będzie to aż tak zaawansowane. No, ale nie mogliśmy naprawdę czekać już materiałów z własnej drużyny stworzenia własnej drużyny po wielu latach oczekiwałem w końcu będzie dało się w karierze jednego zawodnika wejść na boisko z ławki rezerwowych to jest też naprawdę bardzo bardzo fajne bo ileż można było czekać na to żeby można było taki taki szczegół tam prawda? to jest mały szczegół wejście z ławki a ile było trzeba na to czekać ale no, w końcu fajnie że jest przynajmniej po wejściu na boisku też e, ma nam się wyświetlić plansza z wyzwaniami, które musimy odblokować. Za jej wykonanie otrzymamy punkty doświadczenia, które później zaowocują w uzyskanie e, nowych rzeczy oczywiście. No to to, to naprawdę tak zawsze było w karierach, że na tam jak strzelić 10 bramek, to tam miałeś tam plus jeden rzuty karne, takie rzeczy. No ale fajnie to będzie oczywiście wyglądało. E, w trybie kariery w FIFA 22. Pojawią się również nowe cutscenki animacje z szatni, które będą miały na, za zadanie zwiększenie humanizacji tego trybu. Fajnie oczywiście też mały szczegół, ale na pewno będzie fajniej z takim właśnie szczegółem. W interfejsie trybu kariery Fifa 22 będziemy otrzymywać swego rodzaju powiadomienia o jakimś punkcie przełomowym, zarówno jeśli chodzi o menadżera, jak i o piłkarzy. Mowa tutaj między innymi o rozegraniu na przykład yy, 100-200 meczów i zdobytej zdobyte nagrodzie w debiucie, rekordzie czy też jakiemuś najlepszemu wynikowi bramki asysty, czy czyste konta. Też naprawdę fajna rzecz. Najlepsi zawodnicy naszej drużynie w trybie kariery FIFA 22 będą mogli otrzymać specjalne stadionowe TIFO, które pojawi się przy okazji rozgrywania meczu. To w Ultimate Teamie zawsze było TIFO. Czyli w, tak to rozumiem, że w tych stworzonych drużynach ten stworzony zawodnik, kto, który będzie najlepszy będzie miał takie tifo z tyłu Nawet nawet spoko. A i jeszcze tu odnośnie tej właśnie waszej drużyny Będziemy mogli rozpocząć sezon w dowolnej lidze, która, będzie, e, która jest dostępna w grze Liczba drużyn będzie jednak musiała pozostać taka sama, więc po prostu będzie to polegało na wytypowaniu jednego oryginalnego zespołu którego miejsce zajmiemy, on z kolei trafi do tak zwanej reszty świata. Zawodnicy póki co mają być losowo wygenerowani, ich narodowości mają odpowiadać piłkarzom grającym w danej lidze. Na ten przykład Premier League gra 7% Francuzów, więc 7% naszej drużyny będzie złożona z przedstawicieli oczywiście Francji. Myślę, że to w miarę logiczne. W trybie Kariery FIFA 22 otrzymamy także możliwości zmiany wyglądu naszego stadionu. Yy, czyli no to właśnie wiadomo, murawa, takie rzeczy, yy, to w miarę o tym ty już było. Yy, I w sumie, w sumie możemy przejść już do, yy, do jakichś transferów. I w sumie zaczniemy też od nawet naprawdę ciekawego transferu. I dość dużego to będzie transferu. A mianowicie chodzi o Leona Bailey'ego, który przeniósł się z Bayer Leverkusen do za 32 miliony. W poprzednim sezonie 40 meczów, 15 bramek, 11 asyst. Wiadome jest to po prostu oczywiście w, jest to zastępstwo za Grilisha, Jacka Grilisha. Wiadomo to było, że będą potrzebowali jakiegoś właśnie nowego zawodnika. Majorom Boadu przenosi się z AZ Alkmaru do AS Monaco za 17 milionów, świetny transfer, naprawdę świetny transfer, du dość duży talent, bardzo dalej młody oczywiście, bo 20 lat. W e, poprzednim e, sezonie 38 meczy, 15 bramek i 2 asysty. To też może być ciekawe dla wszystkich, którzy się w miarę interesują Ekstraklasą. Ariel Borysiuk przenosi się na zasadzie wolnego transferu do Chennai, czyli pierwsza liga indyjska. 1 lipca rozstał się z Jagiellonią Białystok. Fabinho przedłużył umowę z Liverpoolem do 2026 roku. Mariusz Stępiński został wypożyczony z Hellas Veron do Aris Limassol. W poprzednim sezonie 33 mecze rozegrał, 10 bramek, 3 asysty i to wszystko w Lecce, bo tam był wypożyczony. Tu też dość duży transfer i niespodziewany. Dane Inks przenosi się Southampton do Aston Villa za 35 milionów. Poprzednio w 33 mecze, 13 bramy, 4 asysty. Naprawdę kolejny świetny transfer wykonania Aston Villa. Alison Becker przedłużył umowę z Liverpoolem do 2027 roku. I tu już oficjalnie mówiłem o tym e, mówiłem o tym w sumie w poprzednim odcinku. Jack Grealish przenosi się z Aston Villa do Manchesteru City, 117,5 miliona kosztował ten transfer, jest tym samym najdroższym transferem w historii Premier League. W poprzednim e, sezonie 27 meczy, 7 bramek, 12 asyst. No wiadomo, Jack Grealish jest jeden z najlepszych obecnie zawodników e, w Anglii Premier League, e, tak jak wielu właśnie osób mówi, no myślę, że to świetny transfer e, do, potrzebny na pewno do ataku Manchesteru City. Myślę, że jedynie im tam brakuje jakiegoś napastnika, ale i tak myślę, że w Wielkamy są faworytem do wygrania Premier League i do Ligi Mistrzów też jeden z głównych faworytów. Fakundo Pelist zostaje wypożyczony z Manchester United do Deportivo Alavés. Marcin Buka został wypożyczony z PSZ do Nicei. W sumie nawet dobra drużyna, fajnej drużynie może się rozwijać, to myślę, że to jest dobre, dobre, dobre miejsce, gdzie może być wypożyczony. Dejan Jovelić przenosi się z Antraktu Frankfurt do Los Angeles Galaxy 21-letni środkowy napastnik, który w poprzednim sezonie w 46 meczach, zdobył 20 bramek 50. Mega mnie to dziwi. On był pożyczony w Wolfsbergeru, ale Wolfsberger grał w Austrii, a mnie to mega dziwi, że naprawdę tak młody zawodnik decyduje się na granie w Stanów Zjednoczonych. Myślę, że na jego miejscu bym dużo bardziej wolał pozostać jeszcze w Europie i tam próbować swoich sił. No ale oczywiście to jest jego decyzja. Lazar Samardzić przenosi się z Lipsku do Udinese za 3 miliony. Ogólnie Udineza dobre robi transfery też z tego co widziałem. W poprzednim sezonie 9 meczy i 1 asysta. On jest ofensywnym pomocnikiem. Ariant Murić został pożyczony z Manchester City do Adany Demirspor Przemysław Frankowski przenosi się z Chicago Fire do RC Lens, RC Lens e, za 3 miliony dość ciekawy transfer, fajnie, że będziemy mieli jakiegoś Polaka w top 5 ligach kolejnego Paweł Kieszek przenosi się w zasadzie wolnego transferu do Wisły Kraków 1 lipca rozstał się z Rio Ave e, czyli dru drużyna, która spadła oczywiście do drugiej ligi do drugiej ligi portugalskiej no i w sumie możemy już możemy przejść do ostatniej rzeczy czyli do Leo Messiego, czyli oczywiście coś co jest najważniejszą wiadomością w świecie piłki nożnej o, przez ostatnie godziny wiadome Leo Messi tak pisze w skrócie w miarę w w poście, który wrzucił Pulcia Barcona. Pomimo osiągnięcia porozumienia między FC Barceloną a Lionelem Mestrem z jasnym zamiarem podpisania umowy, dalsze rozmowy jednak nie będą kontynuowane przez przeszkody ekonomiczne i strukturalne. Eee... No niestety dla Barcelony, dla ich kibiców, eee, ten, na, ten dzień prędzej czy później by, na, by nadszedł, no ale na pewno wiele osób się nie spodziewało, że tak szybko nadejdzie. I że w tym roku, bo jednak już wiele mediów, Fabricio Romano, który już no jest jeden z takich osób, które najbardziej można zaufać mówił, że to jest kwestia godzin praktycznie już wczoraj, kiedy miało dzisiaj w miarę naprawdę przedłużyć Messi no ale wyszło niestety tak, jak wyszło no nie mogą go zarejestrować i co usłyszałem, musieli być przede wszystkim Griezmana i oprócz Griezmana, Umtitiego czy pianicia, ale no, w, e, w najważniejsze jest to, że nikt naprawdę tych dwóch zawodników nie chce. no Nie dziwię się, bo nie są naprawdę są na niskim poziomie. Jeszcze Pianic, jakby był w tej formie w Juventusie, to na pewno by go kto, ktoś już dawno chciał. I to, co słyszałem, no to niestety też dla Barcelony e, możliwe, że też nie będą mogli tych nowych zawodników, niektórych zarejestrować. I o, oczywiście chodzi o Emersona, Guerro czy Depay'a. Jeśli, bo dużo ludzi też spekuluje, że to jest to naprawdę, że wycisnąć presję na bo oczywiście dużo się mówi o tym, że tak naprawdę Laporta e, prezes Barcelony musi wybierać pomiędzy Messi że jeśli zostawi Messiego to nie może e, to nie może super li, do Superligi oczywiście jakby przystąpić bo też zaakceptuje taką e, taką ustawę w którą La Liga dostała, że każdy klub chyba po 200 milionów ponad dostaje no bo jeśli by to zaakceptowali to dostałby 40 milionów na kontrakty i gdzie by na pewno to właśnie dali na Messiego no ale nie mogliby bo po prostu by no bo jeśli chodzi o Superligę oni by to bardzo źle zrobili bo te w 3 które się trzymają w Superlize po prostu nie będą przyjmować takich rzeczy oczywiście no i właśnie musiał wybrał jednak Superligę a nie Messiego no nie wiem, jak, ja jestem kibicem Realu Madryt, ale jakoś dziwnie się naprawdę czuję. Dziwnie się będę czuł, jeśli za rok będę oglądał mecze El Classico i nie będzie Messi'ego. Naprawdę każda już większa legenda niestety powoli odchodzi z, El z tego El Classico. Eee, taka prawda, no niestety. Mały już tych legend zostało. Bardzo takie największe legendy to naprawdę no to Pike, Sergio Busquets bym powiedział tak. I Alba. To są takie, myślę, że trzy największe, jeśli nikogoś nie zapominam legendy, które właśnie są takimi zawodnikami, które się kojarzą jeszcze z tych najlepszych czasów w el Klasiku, gdzie jeszcze Ronaldo i Messi był no Naprawdę jeśli chodzi o dziwnie, dziwnie będzie, naprawdę nie, nie wiem jako jakoś nie jestem mega jakoś smutny, no ale nie wiem, dziwnie naprawdę się czuję z tym, że Messi, Messi już nie jest w Barcelonie, że nie będzie go. Że to też koniec przygody. Naprawdę ja sobie nie wyobrażam, co czują kibice Barcelony. Zwłaszcza, że to, naprawdę to jest taki zwrot akcji tak naprawdę Zwrot akcji, no bo oni już mówią, ja już byłem pewny przecież, że Barcelona podpisze kontrakt z Messim, Każdy praktycznie był tego pewien i już i nagle yy, Godzinę przed tym właśnie doszła informacja, że możliwe, że nie przedłuży yy, A mówiłeś tam, że po to Messi będzie chciał, ale ostatecznie Messi chciał, Barcelona też chciał, ale ze względów finansowych nie mogli tego zrobić No nie wiem, mega dziwna sytuacja, naprawdę nie jeśli naprawdę, w, bo właśnie o tych, że wywołanie presji na Lizę wrzucili już też film taki pożegnający Leo, jeśli naprawdę oni to zrobili wszystko dla presji, o to nie wiem, to naprawdę według mnie to, niczego takiego w życiu nie widziałem, więc z dużą falą hejtu mi się wydaje, żeby to by, by dostała Barcelona, wiadomo, bo, bo kibice byliby szczęśliwi, że jednak Messi zostaje, ale... No to naprawdę byłoby mega, mega słabe według mnie, jeśli by takie coś zrobili, tak się zabawili emocjami wszystkich kibiców piłki na świecie, no bo każdy o tym wie, już każdy o tym mówi, przecież że Messi ostatecznie nie zostaje z Barceloną. Gdzie pójdzie? Myślę, że są tylko dwie opcje. PSG i Manchester City. I myślę, że jednak Perze, jeśli pójdzie do me to PSG a to już teraz zapisałem, że PSG wygra Ligę Mistrzów, naprawdę już mam teraz dobry skład. Jeszcze by Mbappé został i doszedł Messi to ten atak Messi Mbappe Neymar to jest najlepszy atak obecnie na świecie jeśli dojdzie do tego skutku no zobaczymy jak to będzie wyglądało, wszystko będzie wyglądało oczywiście inaczej ja jestem ciekaw jak sobie Barcona poradzi bez Messiego wiem że Real Madrid pierwszy sezon słabo naprawdę to wyglądało bez Ronaldo pamiętam to teraz to miarę lepiej wygląda już ja już się przyzwyczaiłem do tego że Ronaldo nie jest już za to jest też kwestia dla kibiców Barcony Kwestia przyzwyczajenia się aż Messi, no, no to było wiadomo, że prędzej że Messi będzie musiał odejść czy to z emerytury, czy po prostu nie przedłuży kontrakt. E, no ale no, niestety tak wyszło, Messi jednak e, nie przedłuża kontraktu. Będ, tak właśnie mówię, no pewnie do końca sierpnia się w miarę wyjaśni, czy może jednak to wszystko właśnie było e, pod presją i jednak podpisał kontrakt z Messi i Dziwnie było, głupio by było, jakby według mnie, jakby tak zrobili. Ale kto wie, kto wie jak to się wszystko skończy. I więcej w sumie nie ma do dodania. Jak i o Leo Messi, jak i o tej całej sprawie i, o, i w sumie w tym filmie. Mówiąc w wielkim skrócie, po prostu szkoda naprawdę, e, bo, bo to jest smutny dzień trochę dla futbolu, e, że Messi odchodzi. Wiadomo, że nie kończę kariery, ale jednak po tych od 2004, jeśli nie mylę był, no to prawie 20 lat tam był. 17 chyba, jeśli dobrze liczę. Szkoda, naprawdę szkoda w taki sposób, że rozstaje się z Barceloną, bo Ronaldo to jeszcze jakoś jakby transfer to był, tak by takie było, a tu nie przedłużenie kontraktu, nie, bo nie mają pieniędzy, to szkoda naprawdę. Wielka szkoda dla kibiców Barcelony, bo te pieniądze tam naprawdę nie było, a i Barcelona i Messi chcieli, ale nie było po prostu pieniędzy na to. No niestety. Dzięki wam za oglądanie oczywiście tego piłkarskiego wieczoru. Trochę kończy się tak, można by powiedzieć, smutno, no ale jakoś trzeba przeżyć oczywiście i, na i widzimy się już w następnym oczywiście odcinku piłkarskiego wieczoru gdzie na pewno już będzie trochę weselej dziękuję wam za oglądanie jeszcze raz i do zobaczenia w następnym filmie cześć